Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry Pani Minister. Witam Pana i dzień dobry Państwu. Od wczoraj toczy się dyskusja na temat tego, jaki to apel 16 grudnia zamierzała opozycja wystosować do różnych instytucji europejskich. W tej wersji apelu, którą ujawnił dzisiaj na Twitterze Paweł Kukiz, można przeczytać, że wobec łamania konstytucji i regulaminu Sejmu przez marszałka i większość sejmową podejmiemy kroki prawne przed sądem w kraju i trybunałami międzynarodowymi. Co Pani Minister sądzi o tego typu, nazwijmy to, próbie włączenia trybunałów międzynarodowych do kwestii, wydawałoby się jednak dosyć banalnej, czyli kwestii porządku regulaminowego i wykluczenia posła Szczerby z obrad Sejmu? No, szczególnie wybrzmiało to łamanie regulaminu. No to szkoda, że wtedy, kiedy ten regulamin sejmowy był przez Platformę poprzednio łamany w ciągu tych 8 lat, to nigdy nie zwracała się w poczuciu bezradności o pomoc do Unii Europejskiej. No to jest po prostu kompromitujące naszą opozycję. Mi ręce opadają, bo wydawało mi się, że są jakieś granice przyzwoitości, które nie pozwalają narażania własnego kraju na śmieszność, bo tego typu apel w pierwszym dniu tego 16 grudnia, tak? Poza tym to absolutnie chyba już obala, jeżeli ktoś miał do dziś przekonanie, że mogło to być spontaniczne, że to reakcja emocjonalna. Tam nie było nic spontanicznego. Jeżeli przez 3 tygodnie protestu zupełnie opozycja niczego nie wypracowała konstruktywnego, a już pierwszego dnia miała gotowy apel do instytucji europejskich, no to po prostu totalnie kompromituje opozycję. Ja myślę, że... No, pani minister, załóżmy, że taki apel by powstał, bo on w ostatecznej wersji miał inne brzmienie. Załóżmy, że powstał w tej wersji pierwotnej, gdzie zwrócono by się do właśnie instytucji unijnych, do trybunałów międzynarodowych. No i co? To znaczy, że tak powiem, jaki jest Pani minister zdaniem, nie wiem, jaka jest ta intencja, czy jaki jest ten zamysł? No bo co można osiągnąć? No można się zwrócić. Instytucje europejskie, tak jak to już parę razy było, odbyły się chyba już 4 debaty na temat sytuacji w Polsce w Parlamencie Europejskim, no i nic z tego dalej przecież nie wynika. Ale to jest takie polityczne granie na emocjach, próba takiego pokazania, jaką tą złą opinię ma Polska za granicą, w Unii Europejskiej, w Brukseli. My sobie, mówię tu my, Polacy, bardzo liczymy się i ceniliśmy sobie tę opinię, to co za granicą zawsze było bardzo ważne i wykorzystujemy tą słabość do liczenia się z tą opinią za granicę Unii Europejskiej i do podgrzewania tych emocji. Może kolejna debata w Parlamencie Europejskim zupełnie niczego nie wnosząca, a jednak dołożymy Prawu i Sprawiedliwości. Może ośmieszymy Polskę, ale to dla nas jest nieważne, byleby ugrać swój polityczny cel osłabienia Prawa i Sprawiedliwości, być może ugrania czegoś większego, może wyprowadzenia na ulicę jeszcze dodatkowych osób. Ale na razie ta strategia jest zupełnie, przynajmniej tak patrząc, gdyby założyć, że taki jest zamysł, ona jest nieskuteczna. No, przychodzi na demonstracje mniej ludzi niż przychodziło. W sondażach nie widać jakiegoś gwałtownego wzrostu, powiem eufemistycznie, dla opozycji. No więc właściwie jaki jest ten motyw racjonalny, który za tym stoi? Czy to są czyste emocje, pani zdaniem? Proszę nie szukać w tym racjonalności, bo tu nie ma żadnej racjonalności. Natomiast ten apel, zwracam uwagę, nie powstał po 3 tygodniach, 2 tygodniach, kiedy już ten protest był całkowicie skompromitowany. On był już pierwszego dnia. On po prostu musiał być wcześniej przygotowany. Ja ubolewam i w zasadzie to jest taka moja pretensja, jeżeli mogę tak powiedzieć, do opozycji, chociaż ona ma swoje też zadania, że informacja o tym została tak późno ujawniona, bo ona od samego początku mogłaby być może skrócić w ogóle ten protest, bo te 3 tygodnie zupełnie były bez sensu i tylko pogrążyły opozycję. Więc no, o czym tu dzisiaj mówić? No, jeżeli sięgniemy jeszcze raz do początku tego protestu i nie określając tego, czy uzasadnione, czy nieuzasadnione, bo w mojej ocenie absolutnie uzasadnione było wykluczenie posła Szczerby, to mówienie, że początkiem tego protestu mogło być wykluczenie jakiegokolwiek posła, no graniczy już naprawdę z absurdem, tak? Więc tu nie można szukać naprawdę jakichś argumentów i to jest czepianie się każdej możliwej okazji do wywołania społecznej awantury, która przysłoni tą rzeczywistość, która się dzieje, bo jako członek rządu mogę powiedzieć, że niezależnie od tego, kto protestuje, my intensywnie, naprawdę ciężko pracujemy w resortach, Rady Ministrów odbywają się, ustawy są przygotowywane. Zostawiamy opozycję i jej strategię lepszą lub gorszą, idziemy do rządu. Dzisiaj, właściwie wczoraj już pani premier zapowiedziała spotkania z ministrami. Pani minister zdaje się dzisiaj się wybiera do pani premier. Rozumiem, że ze ściśniętym sercem. Dokładnie nie dzisiaj. Nawet się cieszę, że jutro, bo będę miała chwilę czasu. Może ze ściśniętym sercem to nie, ale z respektem, bo idę do swojego szefa, do pani premier, więc to na pewno są jakieś emocje. Będziemy mówili o tym roku, który minął, więc jakby ten etap też mamy za sobą. Wczoraj była konferencja prasowa. Wczoraj była konferencja prasowa, gdzie państwo poinformowali o tym, jak wygląda do tej pory program 500+. To jest rzeczywiście 17 miliardów złotych, które zostało wydane w 2016 roku i chyba 2,7 miliona dzieci, nie, przepraszam, rodzin, które skorzystało z tego programu i prawie 4 miliony dzieci. Czy to odpowiada tym szacunkom, które były przed wprowadzeniem tego programu? Czy państwo byli zaskoczeni skalą osób, które się o to zwróciło? Jak to wygląda? To bardzo przybliżone dane. Bardzo precyzyjnie oceniliśmy skutki regulacji, czyli to wszystko, o czym mówiliśmy, że może być 3 miliony, ponad 3 miliony 700 dzieci, które korzysta. Dzisiaj mamy te 100 tysięcy więcej. Sądziliśmy, że dzieci, które dostaną to świadczenie w oparciu o kryterium dochodowe, to skala tego świadczenia będzie na poziomie 30%. Mamy troszeczkę więcej tych dzieci, ale patrząc na to, że program dotyczy wielu milionów dzieci, tak jak pan redaktor powiedział, 3 800 000 dokładnie, to ta skala różnicy między tym, co mówiliśmy, wdrażając ten program, pokazuje, że to były bardzo precyzyjne szacunki. Trochę więcej ten program nas kosztuje. Ile dokładnie, dowiemy się, jak będzie pełne rozliczenie. W każdym razie płatności absolutnie nie były zagrożone. Sądzę, że część samorządów zamawiała trochę więcej środków niż potrzeba. Zobaczymy, jak będzie ostateczne rozliczenie. To kwestia najbliższych dni. W 2017 roku te wydatki na ten program będą wyższe, mniej więcej ile będą wynosiły? No, pamiętajmy o tym, że ten program w tym roku, prawda, funkcjonował 9 miesięcy, a teraz mamy całoroczne finansowanie tego programu. To będzie ponad 23 miliardy złotych płacone przez, tak jak mówię, przez 12 miesięcy. Decyzje są wydane do końca września. Zacznie się nowy okres taki zasiłkowy. Wydawanie nowych decyzji to też będzie duże wyzwanie, bo proszę pamiętać o tym, że wygaśnie ta ważność tych decyzji i trzeba będzie znowuż obsłużyć świadczeniobiorców i są też inne świadczenia, więc dużo pracy. To, co mogę powiedzieć, to wczoraj o tym mówiliśmy, że proponujemy kolejne ułatwienia po programie 500+, jeżeli chodzi o możliwość składania tych wniosków. Czyli przez internet, tak? Przez internet. 500-kę składaliśmy przez internet, online, korzystając również z bankowości elektronicznej, a teraz do tej drogi dołączyły kolejne świadczenia, a więc świadczenie becikowe, strasznie dokuczliwe. Wiedzą o tym wszyscy, którym się urodziło dziecko, ile trzeba było zaświadczeń do tego dołączyć, a więc becikowe, Karta Dużej Rodziny, świadczenie rodzicielskie i świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego. To są te świadczenia, które będzie można od 16 już składać drogą online i dwa, które w najbliższych drugim, trzecim kwartale dołączą. To będzie świadczenie rodzinne i to świadczenie dla rodziców, którym się urodzi dziecko niepełnosprawne. Pani minister, wracając jeszcze do tego programu 500+, czy ministerstwo prowadzi i na jaką skalę monitoring tych wydawanych pieniędzy? Czy można teraz powiedzieć, jaka część, bo to był jeden z takich zarzutów, że te pieniądze wpływają do rodzin, a potem wcale nie są wydawane, czy mogą być niewydawane na dzieci. Czy ministerstwo ma jakąś wiedzę, jak przeznaczane są te pieniądze, które w tym programie 500+ biorą udział, że tak powiem, czy są wydatkowane? Panie redaktorze, no ministerstwo ma wiedzę, a ministrowie... No miejmy nadzieję, że jakąś ma, ale to, czy to, no to jest... ma wiedzę. Na ile jest to dokładna tak, wiedza to i co z niej wynika? Ona dotyczy różnych obszarów. Ja trochę mówię to żartobliwie, bo mi już ręce opadają, bo pamiętam na etapie wdrażania tego programu, to koronny kontrargument i zarzut do tego programu to było tak, gremialny. Polacy przepiją, zmarnotrawią, tak. Polacy... Rodzice dostaną te pieniądze i dadzą tak, wiadomo na co. Pójdą w długą i na pewno tatusiowie się napiją, panie kupią, nie wiem, kobiety kupią ekskluzywne torebki i szpilki, a dzieci nie będą miały co jeść. Proszę państwa, mamy dane z samorządów. Tych samorządów jest 2500. Te samorządy są często kierowane przez naszych oponentów politycznych, tak? A więc no, to nie są zaprzyjaźnione z Prawem i Sprawiedliwości. I z tych samorządów mamy informację, że jest 1000 wniosków o zamianę tego świadczenia pieniężnego na pomoc rzeczową, ale dokonanych tych zmian średnio miesięcznie jest ponad 600. Przy, tak jak pan redaktor mówi, prawie 4 milionach, dokładnie 3 800 000 dzieci, które otrzymają to świadczenie, to jest 0,03 promila tych zmian. Natomiast czyli reszta, że tak powiem, jest przeznaczana na dzieci. Jest przeznaczana na dzieci. Trzeba by było zobaczyć w poszczególnych branżach, nie wiem, przemysł wokół dzieci, żywność, na przykład dane Cebosu na temat wydatków edukacyjnych na dzieci w roku szkolnym 2016-17 wskazują, że wzrosła i to skokowo odpłatność za zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, szczególnie ta najniższa odpłatność. Także rodzice dbają o wydatki zdrowotne, edukacyjne, żywnościowe, wszystkie potrzeby dzieci, a takie sytuacje, o których mówimy, zdarzają się, pewnie będą się też zdarzały. Zdarzają się na marginesie. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dziękuję.